Chciałbym opowiedzieć wam pewną historię, która wydarzyła się w moim życiu tydzień temu, kiedy dostałem list od chłopaka i w tym liście była taka jakaś niespotykana pozytywna emocja. Okazało się, że z tym listem wiąże się pewna grubsza idea dobrych ludzi, SOS Wioski Dziecięce. Zostałem poproszony o to, aby przyjechać dziś tutaj, dokładnie na studia, i być częścią kalendarza Idole, powiedzmy. Mieli robić zdjęcia z dzieciakami, co się okazało w moim przypadku nie takimi dzieciakami, bo przyszedł Damian, od którego dostałem list, który miał 17 lat i który jest oczywiście wyższy ode mnie, co nie jest akurat trudne. Moim marzeniem było stanąć na scenie i tam śpiewać na koncertach różnych piosenki swoje własne i szukałem motywacji, dzięki której mógłbym działać w tym, co lubię robić, żeby spełnić swoje marzenie. I wybrałem Igora, ponieważ jest młodym artystą, ma doświadczenie takie początkowe, ale wie jak zaczął i mam nadzieję dowiedzieć się od niego, jak zrobić pierwsze kroki. Facet, który kocha muzykę, który przyjechał z własną gitarą i mega pozytywnym nastawieniem. Dzisiejszy dzień też mi dał trochę do myślenia i otworzył też w jakiś sposób nowe jakieś tam przemyślenia na temat życia. Wyglądało to tak, że stawaliśmy, robiliśmy różne pozy, uśmiech do aparatu, przybijanie piątki i te sprawy. Potem wziął gitarę, pokazał mi akordy, które trzeba tam, które są w miarę fajne. Nauczyłem się ich trochę, potem trochę nagraliśmy. Razem z nim nagrałem kawałek właśnie z tymi akordami. Chciałbym przekazać Damianowi to, że marzenia się spełniają, tylko to nie jest takie proste, bo naprawdę to wymaga wiele pracy, wiele trudu i wiele poświęceń i też wymaga pomocy innych ludzi. No. I musi być otwarty na tę pomoc, po prostu. Szaleńca.